Ostatnio prosiłem was o subskrybowanie kanału i się opłaciło. Sąsiad jak zobaczył ile mam subów, to wyrzucił laptopa przez okno. Subskrybujcie dalej, zobaczymy co teraz robi. Cicho, Grażynka, cicho. Patrz, sąsiad się upłacze, że nie ma pieniędzy, a już drugą pizzę na dowóz w tym tygodniu zamawia. Pewnie znowu pudełko zostawi na klatce schodowej, żeby się pokazać. Tato, a może my byśmy zamówili pizzę? Jessica, chyba śnisz. Zamiast jednej pizzy to masz 2 kilo schabu. No super. Zamknięte restauracje to nie problem. Zamów jedzenie na wynos już dziś. Pizzę, kebaby, tortille i wiele, wiele innych. Proszę, jak się biznes kręci. Ciasto w tekturę i pyk 30 zł. Ciasto w tekturę i pyk 30 zł. No ale tak to już jest, że w tym kraju dorobić się może tylko kombinator, a nie ktoś, kto ciężko pracuje. Jak ja na przykład. Przecież to jest tak prosta robota, że każdy głupi... Zaraz, zaraz. Kurde... Piotr, ubieraj się. Zakładamy pizzerię. Jedź do babci pożyczyć prodisz, a ja dzwonię do szwagra w sprawie wynajmu lokalu. Tato, ty jak zwykle pakujesz nas w kłopoty. Jessica, kłopot to będziesz miała z wydaniem kupy pieniędzy, którą za chwilę zarobię. Halo, szwagier? Chciałem znowu wynająć lokal. Tym razem pewny biznes. Pizzeria. Jestem za 10 minut. Czujesz, Piotr? No, spalony olej silnikowy i szczury. Nie, Piotr. Tak pachną pieniążki. To będzie najlepsza pizzeria w mieście. Tu będzie stanowisko do dezynfekcji rąk. A tutaj do dezynfekcji ust. A tu będziemy robić pizzę. Człowieku, ty nie widzisz, jak to jest brudno? To się roi od bakterii. Piotr, w prodiżu jest taka wysoka temperatura, że wszystkie zarazki od razu pozabija. Zamiast pyskować, to byś poszukał pudełek na pizzę na tym internecie. Dobra. Słuchaj ta, Piotr szuka pudełek na internecie, a ja powiem wam ważną rzecz. 2020, jaki jest, każdy widzi, różnie może być i Mikołaj może nie dojechać. Od dzisiaj 24 listopada do 7 grudnia na hasło Janusz 10% rabatu na wszystko w moim sklepie. Plus do każdego zamówienia za darmo 2 wlepki i kartka z autografem moim i Piotera. A tego nie dostaniesz nigdzie. Link macie w opisie. O, Piotr, widzę, że coś znalazł. No i są na tym internecie te pudełka na pizzę? Wiesz co, jak tak patrzę, to są i w sumie całkiem niedrogie. O, po złotówce dokładnie. Co? Ja jeszcze mam płacić kupę pieniędzy za makulaturę? Chyba ich pogrzało. Kolega ma sklep motoryzacyjny i aż się prosi, żeby pudełka ktoś odebrał od niego. Patrz, Piotr, co załatwiłem. Człowieku, przecież to są pudełka po jakichś smarach, po jakichś olejach, to jest syf. A czy ja ludziom każę jeść te pudełka? Patrz, Piotr, jaki jestem pizzermaj... Mam nadzieję, że to wyrzucisz. Piotr, wyrzucanie jedzenia to jest grzech. Chcesz, żeby ojciec do piekła poszedł? Tato, a jakieś inne składniki by się przydały, co? Piotr, będziemy bazować na naturalnych produktach ze spiżarni szwagra, bo są zdrowe, łatwo dostępne i darmowe. Tak? A wujek o tym wie? Piotr, póki co nie wie, a poza tym wujek to powinien być wdzięczny, że mu taką reklamę robię, wiesz? Tato, a może byśmy oliwki kupili, nie? Bo często są używane, to mu się przydać. A ile takie oliwki kosztują? No, ja wiem, 7-8 zł za mały słoik. Ile, kurwa? Mam lepszy pomysł. Mirabelki wyglądają identyko jak oliwki, a w smaku 2 razy lepsze. Piotr, podłączamy prodisz i robimy pizzę. Tato, ale uważaj, bo babcia mówiła, że jest przebicie, żeby nic ci się nie stało. Wy, młody, to się wszystkiego boita. Tato, pójdziesz to! Pójdź to! Czas na podział obowiązków, Piotr. Będziesz miał najważniejsze stanowisko w naszej firmie. Będziesz pizzonoszem. Tak, a ty co będziesz robił? Ja będę pizzermajsterem, będę kręcił pizzę. Dobra, no to daj mi kluczyki do Passata i jadę, nie? O, patrz tego, jaki wygodny. Pizzę chcę samochodem wozić. Piotr, nasza firma będzie proekologiczna i będziemy rozwozić pizzę rowerem. Znaczy, ty będziesz. To będzie i ekonomiczne, i ekologiczne, a i tobie wyjdzie na zdrowie. Człowieku, to będzie czysta masakra, ja się zajadę. Na początku może być trochę ciężko, ale potem zobaczysz. Ludzie będą na nas robić.
Kolejna sprawa do ogarnięcia. Nie jesteśmy jedyną pizzerią w mieście i trzeba zrobić wejście smoka na rynek. Piotr, załatw mi kontakt do jakiejś gwiazdy telewizji, żeby nas zareklamowała. Już szukam. Halo? Moje uszanowanko. Dzwonię z propozycją reklamy mojej pizzerii. Ile taka przyjemność i czemu tak drogo? Słuchaj pan, zróbmy tak. Wrzuć pan tą reklamę i jak ludzie będą kupować i mi się to zwróci, to ci zapłacę, dobra? Jak to nie? Co nie? A co cię to kosztuje, no? Zrobić sobie zdjęcie z moją pizzą. Wielki pan z Warszawy. No to słuchaj teraz, Gogusiu. W tym momencie ani ja, ani moja rodzina nie obejrzymy ani jednego odcinka M jak miłość. Żegnam. A, i jeszcze jedno. Nie myślałem, żeś taki zachłanny na pieniądze. Ech, kurde. Piotr, masz teraz bojowe zadanie. Zrobiłem nam reklamę za darmo. Bierz te kartki i rozwieszaj na mieście. Dobra, tato, rozwiozłem wszystko, idę sobie odpocząć. Piotr, nawet o tym nie myśl. Jest 35 pizz do rozwiezienia. Co ja mam mówić ludziom odnośnie zarobków proboszcza? Każdemu mów inną kwotę. Niech mają o czym rozmawiać. Piotr, zobacz, jakie ci załatwiłem cacuszko do rozwożenia pizzy. No, mam nadzieję, że nikt z klasy mnie nie zobaczy na tym. No, bo by ci wszystkie zazdrościły. Piotr, gaz nie ma czasu, bo pizzę stygną. Halo? Pizza ma być pokeczupowana czy nie? Dobra. Halo? Co? Mucha była w pizzy? Ale pan robisz aferę. Przecież całej ci nie zje. Żegnam. Halo? Pizza z ananasem? My tutaj dewiacji nie urządzamy. Do widzenia. Halo? Cześć, tato, słuchaj, jest problem, bo mi pizza wypadła na ziemię. Ile leżała na ziemi? No parę sekund. To podmuchaj i schowaj do pudełka. Zarazki nie zdążyły się przyczepić. Tato, skończyły się pudełka na pizzę. Kurde, wiem, co zrobimy. Ładuj tutaj, Piotr. To pudełka po butach? Ty jesteś chory? Piotr, pudełko to pudełko. Tu się podegnie, tam się zagnie. O, o, trzeba bydeczko podwinąć. O. Kto tam? Sanepid. O kurwa. Przypominam, że w naszym sklepie jest rabat 10% na wszystko. Dodatkowo dostaniecie ode mnie własnoręczny autograf i dwie wlepki gratis. A teraz tradycyjnie czas odpowiedzieć na wasze pytania z poprzedniego odcinka. Wpisujcie kolejne pod tym, na najciekawsze odpowiem w kolejnym odcinku. Zaczynajmy! Jadłeś kiedyś sushi? Kawałek ryżu z jakimiś glonami z dna oceanu i niedogotowaną rybą za kupę pieniędzy? Na szczęście nie miałem przyjemności. Jeśli chodzi o twoje pytanie, to nieraz jak porządzimy ze szwagrem, to nas mocno sushi. Panie Januszu, czy chciał pan kiedyś mieć kobietę sąsiada? Ja jej nie, ale sądząc po tym, jak na mnie patrzy, kiedy rozwieszam pranie na balkonie, to wiem, że ona by chciała. Janusz, zjadłeś kiedyś kebaba? Jeśli tak, to co o nim uważasz? Parę razy zdarzyło mi się zjeść kebaba, chociaż ostatnio pokłóciłem się z tym habibi, co mi robił tego kebaba. Chciałem, żeby zamiast kapusty dał mi więcej mięska, a on mówi, że nie rozumie. Ale jak mu dawałem pieniążki, to już rozumiał. A taki był miły. Janusz, jak często trzeba chodzić do fryzjera, żeby utrzymać tak niezmienną fryzurę jak twoja? Powiem tak, jak ktoś chce głupio wydać pieniądze, to może chodzić do fryzjera. Ja za pobuczenie maszynką koło głowy 3 dychy płacić nie będę. Mnie strzyże Grażynka i jak widać dobrze jej to wychodzi. Chociaż na początku parę razy ciachnęła mnie krzywo i musiałem lewe L4 załatwić, żeby mi włosy odrosły. Ale w końcu się nauczyła. Panie Januszu, sąsiad chciał postawić flaszkę. Spanikowałem. Jaki doradza pan manewr na przyszłość? Bardzo dobrze zrobiłeś, bo sąsiad nic bezinteresownie nie robi. Pewnie chciał pożyczyć jakąś wiertarkę albo pieniądze. Na obecne czasy proponuję przyjąć zaproszenie, wypić 2-3 szybkie, po czym stwierdzić, że dziwna ta wódeczka, w ogóle smaku nie czuć. Sąsiad ucieknie, flaszka zostanie. Same korzyści. To wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku. Wpisujcie w komentarzu swoje pytania, a ja idę myśleć, jak przechytrzyć sanepid. Trzymajcie się.